Let's go. W kurnym lewym rogu Wayne, znany wcześniej jako Rattata i jeszcze wcześniej jako Vanio z drużyny Starcom. A w drugim narożniku oczywiście solidny, potężny Showtime, wczoraj finalista turnieju ESL Open Cup w edycji 173. Tobias Sieber cały czas w drużynie Berlin International Gaming, cały czas czeka na grę Stormgates, bo tak wyglądała jego tag, czyli tak jakby no w grze sobie dopisał Stormgate, tak jakby czekał. Dobra, zobaczmy, czy faktycznie ten pojedynek będzie mieć najlepszy poziom. No, Iwan Czepurnow jest graczem, który pochodzi z wiadomego kraju, z Rosji. I jego styl gry jest taki, bym powiedział, no dość prosty, ale często bardzo skuteczny. Mimo tego, że wiemy, jak gra Wayne, to powiedziałbym nawet, że ma jakieś szanse. Na pewno, żeby urwać mapę. Może zrobić niespodziankę. Bo jednak wszystkie mecze do tej pory zakończyły się zwycięstwem faworyta. Troszkę było tak różnie w niektórych meczach, ale jednak do tej pory wygrywają faworyci. No i zobaczymy, czy się potwierdzi, czy się nie potwierdzi. Dobra, Wayne śmiga, wysyła drony tutaj, jak widzimy, na 12. To są te trzy drony, które zbierały gaz potrzebny na szybkość dealingów. No i fajnie prawą stroną pomknęła adeptka, żeby zapewne mieć troszeczkę łatwiejszy dostęp do wydobycia. Tobias jak zwykle gra Stargate'a. Bardzo podobnie większość protosów aktualnie gra na Zerg'a, ale na szczęście są... Oj, to chyba tego nikt... Chyba to nie miało zostać napisane. Co to znaczy? Bo to jest chyba po francusku. Bagiety coś napisały. Zaraz dostaną bana od organizatora i koniec! Koniec tego streamowania. Nie, no raczej nic się złego nie wydarzy. Aż tutaj nie ma takiego rygoru. Ale pamiętamy Kespę. Kespa to była organizacja dająca licencję progamerom, z tego co pamiętam. No i organizująca chyba też mecze StarCrafta 1 w Korei Południowej. Także można było dostać licencję na bycie zawodowym klikaczem komputerowym. Takie sobie coś wymyślili spryciarze. No i wiadomo, jak oni dawali licencję, no to każdy tam się musiał płaszczyć, grać, trenować, robić widowisko, przestrzegać zasad. I była taka zasada a propos pisania w grze, że jak się napisało coś innego niż chyba GG, to panie, łopanie, to już nie. Tam były jakieś chyba tylko trzy zwroty możliwe do napisania, a kiedyś to nie wiem, czy nie tylko GG. Więc jakbyś napisał, nie wiem, lubię kabanosy, załóżmy, takie pierwsze zdanie z brzegu, no to tam by już możliwe, że została mapa przegrana, czy przerwana, czy inne takie historie. Tam były ciekawe, dziwne zasady. Kiedyś Stefano coś tam napisał, pamiętam. Na początku meczu i tam właśnie zrobili pauzę, jakoś jakaś mini afera. Tylko już kurczę, nie pamiętam tak dokładnie szczegółów. Tu się raczej nic nie wydarzy, no bo też się nic nie stało. Tak jak i wtedy. Ale Koreańczycy przestrzegali jakiś reguł wybitnie surowo. No dobra, my tu gadu-gadu, a Niemiec się już ewidentnie dozbroił. A zaatakuje Vanię, tylko że Vania jest wszędzie dobrze zabezpieczony. W ogóle jak pamięta, żeby ustawić tutaj lingi na rampie, bo tutaj mogłyby te adeptki się przeteleportować, zrobić barykadę, żeby Oracle mogły zaatakować do pierwszej bazy. No ale skoro ten manewr jest no zablokowany przez Zerga, to teraz trochę inaczej zagrał Showtime. Oracle atakują... O! O mój Boże, nie anulował tej hatchy. Co się dzieje dzisiaj z graczami? Nie wiem. Ale nie grają najlepiej. Zdecydowanie nie grają najlepiej.
jednak będzie taki ciekawy ruch do bazy rywala. Lecimy, lecimy. Jedna Oracle zniszczona, więc defensywa Zerga może nie jest taka zła, no ale co potracił, to jego. Więc troszeczkę to boli. Spire zagrany przez Vanię. Jest też taka jedna z rzeczy, którą robi Vania, nie? Takie niespodziewane mutaliski. W sumie jak na kogo, jak na kogo, ale na Showtime'a to chyba świetny pomysł. Stosunkowo późny Roach Warren. Ja pamiętam, że tam Stefano lubił pisać coś takiego, że good luck, have fun, i tam chyba ksywka zawodnika. I to pisał też tak w całości, nie? No bo na początku też nie mam do końca co robić. Albo używał imienia czasami, ksywki, różnie tak. Jak chciał, to sobie napisał. Dobra, lecimy, lecimy. 13 dronek do tej pory zniszczonych, także bardzo ładny haras Showtime'a. No i teraz, potem jak zauważył mutaliski, szczęśliwie też dla siebie, bo akurat wykluły się, gdy Oracle były tuż obok, no to trzeba się przygotować na obronę. Ale widać, że kanony dojrzewają. Tutaj akurat tylko bateria na godzinie 6. Ale myślę, że bardzo, bardzo solidnie to wygląda dla Showtime'a. Ciężko się bronić przed mutaliskami, ale jak już to opanujemy, to chyba będzie całkiem solidny Showtime. Też na godzinie 6, no jednak poza baterią niby jest kanon, tylko że jak się podleci od dołu, to już ten kanon nie będzie brał udziału w obronie. I dokładnie to robi Wayne. O, tego pylona! No, fajny cel, bardzo fajny cel. Bateria próbuje uratować, ale trochę za wolno. Za późno. No, Tobias trochę pożałował. No, bardzo fajnie to zauważył też Wayne. Są problemy Showtime'a, widać, że się myli. Kurczę, ale go mutaliskuje, aż jestem nawet zaskoczony, jak skuteczne to zagranie na razie Wayne'a jest, no ale tak długo jak Showtime nie traci za dużo probek, to jak najbardziej jest w porządku. Ale Stalkery padają. I mutalisków wcale jakoś mocno nie ubywa, nadal tutaj 23 mutaliski się znajdują. I teraz jak dobrze będzie nimi obracać w kierunku Feniksu w odpowiednich momentach, no to może tutaj coś jeszcze... O, dokładnie, Feniksa złapał. Ładnie gra, a jak tam kontra Tobiasa? Na razie dużo lingów, trochę Roachy też dodaje Wayne. Tylko dzięki Roachom chyba się tak mega dobrze wymieni. Chociaż nie, chwila, bo lingi też to dadzą radę wyczyścić. No i Showtime właśnie się zorientował, że coś tutaj jest nie tak. Trochę za duże liczby zergów. Ej, mega dobrze gra Wayne. I to z tego on trochę właśnie słynie, taki przyczajony tygrys cały czas. Krzywdę może zrobić, jak się zlekceważy albo źle się po prostu zagra, bo to nie jest tylko tak, że Wayne szuka jakiegoś jednego bardzo szczęśliwego ataku. On dobrze gra cały ten etap rozgrywki z mutaliskami. Świetny snipe na Disruptory. No ale jednak zapłacił za to też mutaliskami. Zniszczył Feniksa. No i zobaczmy na atak na dół. Świetny warping Showtime'a w ostatniej chwili.
No to jest taki ostatni podryk defensywy niemieckiej. Te motoryzki takie zmęczone, ale teraz Wayne przeszedł w kompozycję bardziej lądową. No i zobaczmy, czy się przebije. Brakuje Overseera do detekcji i pozostały tylko dwa Archony. Teraz mnie mega zastanawia, czy on się skusi na to, żeby z powrotem w motoryzki przejść, bo nawet gra do nich plus 2 do ataku. Ale gdyby nie chciał, to... O właśnie. Zakolejkował 4 kolejne mutale. No Showtime jest cały czas nad przepaścią. Niby się broni, ledwo żyje, daje radę. Ale Wayne go cały czas atakuje i nie odpuszcza. Doskonale rozegrana ta potyczka na razie przez Zerga i teraz znowu do dronek się dobiera. Mutaliski z prawej strony zaraz znowu zaatakują. Tam jest jeszcze coś, to są Roach'e. Doskonale właśnie w wydobycie wbiegają. Tutaj świetny snipe Disruptora, mega dobrze zagrane. Tutaj dobry unik. I naprawdę Wayne gra jakby prowadził cały czas. To się jak najbardziej może mu udać. Na razie szarpie i szarpie te defensywy Protossa. ...13-15 probek. Showtime słabnie. Spada po raz pierwszy poniżej 120 punktów zaopatrzenia. Znikają jednostki Tobiasa. No nie, no nie da się już chyba tego wygrać z pozycji Showtime'a. Niesamowite, no. Wayne zagrał to bardzo, bardzo dobrze. No i też użył właściwych jednostek, bo przed mutaliskami, jak widzimy, bronić się jest piekielnie trudno. Showtime słynie z dobrej defensywy, a nawet on nie dał rady. Ale na naprawdę dobrze zagrane mutaliski. Także klasa. Naprawdę klasa. Taki gier Wayne już nie przegrywa. GG i brawo. No i jest jakaś fajna, na razie niespodzianka, która nie była wynikiem jakiegoś przypadku, jakiegoś farta, tylko bardzo dobrej gry Wayne'a. No to lecimy BO3, punkt dla Wayne'a. Iwan Czepurnow na prowadzeniu, a Tobias Zieber musi wygrać 2 gry z rzędu, żeby nie było tej niespodzianki na koniec dzisiejszych europejskich rozgrywek. GG. Proba, jak widzimy, jedzie przez mapę. Bardzo, bardzo fajnie zagrane, zaplanowane. Muty też we właściwym momencie dodał. Ale w sumie mutaliski zawsze były taką trochę piętą achillesową Showtime'a. Znaczy też potrafi na nie mega dobrze zagrać, skontrować, ale no sporo gier pamiętam, które przegrywał na takie muty. I to niby też miał dobrą obronę, bo były jakieś kanony, jakieś baterie. Wiedział, widział. Z pewnym wyprzedzeniem, a i tak silne są te muty. Także jeżeli będzie jakiś kolejny ciekawy, szybki atak, no to niewykluczone, że Wayne zaskoczy zwycięstwem. Może tak się zdarzyć.
A, no, zapomniałem powiedzieć, że to, czego się najbardziej chyba tutaj... Zapomniałem komentować, tak. Zapomniałem powiedzieć, że tutaj tak sobie myślę o tej taktyce, jaką może zrobić Wayne. I ze wszystkich dostępnych najmniej bym się spodziewał chyba Muslinga. Jakbym był showtime'em. To chyba taki Musling teraz wprowadzany by mnie bardzo zaskoczył, tylko że to jest trochę słabe, więc może lepiej nie grać. Więc kolejny jakiś taki przystanek, jeżeli chodzi o szybkie agresje Wayne'a, to na przykład Roacher, Ravagery, może Queen Walk, bo coś takiego pamiętam, że... A, bo na przykład przerzucenie królowych Overlordem. No szukałbym po prostu na miejscu Showtime'a wszelkich oznak bardzo wczesnych, bardzo niewygodnych ataków. A Wayne może zrobić to, co moim zdaniem jest mega mocnym jego zagraniem, czyli jakieś tak no, bardzo zachłannie do 70 paru dronek. Może 66, 60 paru, tam 9 załóżmy. A potem masa jednostek i atak. Właśnie coś mega ciężko się zawsze grało z tym zawodnikiem na Wayne'a. No, na Wayne'a to nie ma po prostu łatwych gier. Chyba, że popełni jakieś duże błędy na początku, ale tak mu często się to jednak nie zdarza. Rzadko przegrywa tak po prostu na parę pierwszych Oracle. Dobra, będzie ciekawie. Oracle już zmierza do pierwszej bazy Wayne'a, zaraz się czegoś dowie. No i teraz sporo zerglingów robi i to mnie już zastanawia, bo zauważmy, że ten Cryptomar też tak jest rozlewany, jakby chodziło mu coś po głowie. Ciekawe, czy te skałki będzie teraz niszczyć Wayne. Czy to po prostu Lingi na trzecią bazę chyba wysyła, tak jest. No, czy Showtime się wycofa, czy będzie atakować z pomocą Oracle? Trzy królowe tutaj, tutaj dwie i spor. No, bardzo dobra obrona. Ej, to jest dobre dla Wayne'a. Oracle są po drugiej stronie mapy. Tutaj widać, że te królowe też z pierwszej bazy miały iść i pomagać. Chociaż nie, chwileczkę. Dobra, sorry, bo jest trzecia Oracle. Ona trochę uratowała temat. To nie stracił Oracle. Ej, w ogóle tutaj nie ma wizji chyba Zerg, czy ma? No właśnie, przez kawałeczek tutaj chyba jej nie było, więc Overlorda tutaj może trzeba zostawiać. Dobra, idźmy dalej. Evo Chamber. Tak się zastanawiałem grubo, jakby tutaj coach miał doradzać Wayne'owi, jak to rozegrać. Ale na razie Lair, drony i czysty rozwój. Tobias wiadomo, będzie grać raczej tak solidnie, jak tylko może, jak tylko potrafi. Ale to taka jest właśnie też problematyczna sprawa, no bo Showtime gra, żeby nie przegrać, a Wayne właśnie szuka tego jednego elementu do wygranej. Najbardziej by mnie zaskoczyło z pozycji oglądającego na pewno, gdyby Showtime zrobił jakiś ryzykowny, szybki dwubazowy albo trzybazowy atak. Ale taki naprawdę all in. To by było ogromne zaskoczenie. Jeszcze na Wayne'a? Nie, to w ogóle nie ma sensu na tego zawodnika, na Zerga. Adeptki wskakują. Drony są oczywiście na celowniku Showtime'a. O 4 może kliknie. I starczy. Tajemna run na Oracle. Niebezpiecznie lawiruje między bazami. Czemu tu nie ma królowej? No dobra, nie ma to nie ma. No i Showtime właśnie z tego tytułu nas troszeczkę przyatakował. Powinien wycofać. A nie, no dobra, chyba wszystkie Oracle jednak wycofać. O, jeszcze Swarm Hosty. O wow, Swarm Hosty. Znowu się spotkamy chyba. No tak, tak. Na tej mapie Swarm Hosty. Tutaj fajnie można nimi stanąć. To jest przecież skałka. Są skałki, więc można przerzucać. A nie, chyba to Hive'a gra i lurki szybkie? O. No ekstra, jeszcze lepiej może nawet. No tego bym się nie spodziewał od Wayne'a. To ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewał. No i teraz dla Showtime'a to jest, tak jak mówiłem, ten wielki problem, że on gra bezpiecznie, defensywnie i się może tego zupełnie nie spodziewać, że Wayne po prostu uzna, że gramy. Coś innego niż zazwyczaj, no po prostu. I ekonomia i... Znaczy ekonomia nie jest taka mocarna u Zerga, 70 dron to jeszcze nie jest skandal, ale technologia u tego gracza nie jest tak bardzo, bardzo często widywana. Tak wcześnie, tak szybko to mam na myśli. Dziesięć Stalkerów, 3 Oracle. No, królową jakoś tutaj może zgarnąć Showtime, ale to tyle. Raczej mu jednak chodzi bardziej o zwiad. Odszedł, trochę wyczyścił biomasy. Wayne jeszcze zagrał parę dronek dodatkowych. No i zauważmy, że bardzo szybko zajmuje te gazy i je saturuje nawet. Co już tutaj no głośno krzyczy, że on będzie celować w jakiś atak z lurkerami, no bo lurkery dużo gazu wymagają, ulepszenia do nich też troszeczkę. Może Vipery, ale przede wszystkim lurker style. To jest pomysł. To jest metoda tego zawodnika na wygraną, ale Showtime już roztropnie gra Disruptory.
ogóle zobaczmy. Widział Infestation Pit Showtime. Widzi brak swarm hostów, jeżeli w ogóle to mu przeszło przez głowę. Więc on już powinien się chyba właśnie spodziewać, że no mogą być jakieś lurki, jakieś tego typu rzeczy, więc zdecydowanie trzeba zacząć produkcję Disruptorów i to podwójnych. No i robi. Wayne zagrał zarówno Vipery, jak i ulepszenia do lurkerów. No i Hedraliski, wszystko na dobrej drodze. Lekki supply bloku Zerga po stracie Overlordów. Dobra, teraz się chyba można wstrzymać. Ta wymiana nie była zbyt duża. O, jeszcze jeden Viper, czyli na trzech chce grać. Okej, są lurki. No jedno jest dla mnie praktycznie pewne. No, nie powinien Wayne chcieć grać długiej gry z Showtime'em. A robi... Spinecrawlery? Ciekawe. O nie, Tobias. A, stracił. Niestety stracił. Tutaj jest pierwszy cień lurkerów dla Protossa. Będą też zeloty wrzucane. Tylko, że dlaczego tutaj... Znaczy, może to nie jest takie złe, tylko że tutaj są Spine i Spore. Trochę ostatecznie pomogą. Teraz Spine powinien zauważyć, że Warpism leci. Tutaj są też jednostki Zerga przechwytywane. Lurkery słyszę, że się chyba skończyły morfować. Jest ich troszeczkę. Chyba chcę złapać te jednostki w tym momencie. To jest zawodnik niebieski. Ale czym niby miałby to złapać? Tobias bardzo dobrą kontrę wykonuje. A jak tutaj? O, kuleczki poleciały. Czemu lurków nie zakopuje Wayne? Jakoś dziwnie wolno. Świetne wyciągnięcie Disruptora. Bardzo cenne, ale już potracił wszystkie Vipery, więc takiej siły pchającej chyba nie ma. Ulala, Disruptory świetną robotę robią. Protoss wszystko widzi z powietrza. Ciekawe, czy Oracle zaraz zaczną atakować. Warpism w międzyczasie został rozwalony. Dobra obrona. O, wow, czego nie można chyba powiedzieć. O, Tobiasie, jeszcze ten Disruptor padł, a za dwa się miał rozwalić trzy lurkery jednocześnie. Teraz Oracle się tym zajmą. O, duża strata. Boże, czy ten blink był konieczny, czy on był potrzebny, czy on był słuszny. Bardzo ładne zniszczenie kolejnych Disruptorów. Ej, Wayne, naprawdę, on ma szansę. Cały czas jest potencjał na wygranie tej mapy. To nie była taka dobra defensywa Showtime'a. Ciśnie, chłopina, ciśnie. No i teraz szybko te skałki rozwalić, szybko wejść do bazy Protossa, która jest ledwo co broniona przez dwa karony, trzy baterie w ogóle z tego asymilatora, tylko dwie proby zbierają. Tutaj jedna proba jeździ dookoła, no jest dużo niedociągnięć w grze Showtime'a. Ot, ale teraz doskonały doskok i zniszczenie chyba dwóch lurkerów z tego, co zliczyłem. Recall na górę. Tutaj, jak widać, Disruptory zniszczyły jakiegoś kolejnego lurkera. Kolejne kule. No, 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 no. Bardziej w roach, ale przecież lurker dalej będzie tutaj ten zakopany atakować. Ładne wbiegnięcie z zerglingami. Protoss przytrzymany w zasadzie przez samego siebie. Stalkery od góry łapią lurkery. No, ale nie, no, Wayne. Po prostu Wayne to robi. Ile tych lurkerów jeszcze mu zostało, nie wiedzieć czemu. Tu z tyłu jakiś kolejny, jest GG! Jest GG! Niesamowite! Wayne pokonuje Showtime'a 2-0. 2-0 jeszcze! Ale dzik. No co najmniej zaskakujące zakończenie dzisiejszych rozgrywek. Brawo. Chyba nikt się nie spodziewał, ale zrobił takie buildy, takie wykonanie, no tak się przygotował. Że szanuję. No i są tego efekty. Doskonale. Lurki, mutaliski. Trochę się musiał poszarpać, powalczyć. Ale jednak klasa. Mega, mega niespodzianka. Well played. No i fajnie, że tak się w sumie zakończył ten dzień rozgrywek. Ale cały czas tak patrzyłem i aż nie dowierzałem, czy to się dzieje na naszych oczach. No dzieje się, dzieje się. Good job.